Hej, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Shadow of the Tomb Raider i pomyślałem, że skoro ostatnio w ramach fabuły mierzymy się przede wszystkim z ludźmi, to jednak zmienimy sobie na dzisiaj strój na ten już znany, który daje nam dodatkowe punkty doświadczenia za ciche zabójstwa. Chodzi mi oczywiście o czarną wersję stroju taktyka, z której już korzystałem w jednym z materiałów, ale teraz może się to faktycznie nadać. I jeszcze tylko dodam, że powróciłem sobie jednak do tego pistoletu. Dostałem go za jedno zadanie poboczne, bo tak naprawdę jeszcze przecież z niego nie strzelaliśmy. Nie wiem, czy w tym odcinku będziemy to robić, bo póki jest okazja i możliwość, to staram się wrogów likwidować po cichu, ale pewnie prędzej czy później również postrzelamy sobie z broni palnej. Tylko musi taki dobry moment po prostu nadejść. A na razie lećmy dalej. Wiesz, czemu zamykamy wszystko na cztery spusty? Temu, że Rourke kazał zabezpieczyć teren. Nikogo nie wpuszczamy, ani nie wypuszczamy. Wiem o tym, Mondralo. Ale czy wiesz dlaczego? Jestem za niski stopniem. Może zwiadowcy będą mogli coś nam powiedzieć, kiedy się tu zjawią. Zaraz pójdziemy w stronę tych kolesi, ale mamy jeszcze raport trójcy. Raport podsumowujący. Do wiadomości doktora Domingueza. Miejsce poszukiwań? Rzeka Mazaruni, Gujana. Odkryto ślady migracji Majów. Po dalszych badaniach uznano miejsce za ślepy zaułek. Podjęte działania. Teren zalano przez zmianę biegu rzeki. Zlikwidowano miejscową ludność zatrudnioną do pracy. Usunięto wszelkie ślady obecności. Inne. Awantura w pobliskiej wiosce. Konieczna reakcja ze skutkiem śmiertelnym. Okolica odizolowana. Miejsce zalane. Wygląda jak naturalne zdarzenie. Mediom podrzucono bajeczkę o rosnącym poziomie rzek Ameryki Południowej z powodu zmian klimatu. I najgorsze, że pewnie media w to wierzą. Trójca tutaj na wszystko stara się znaleźć jakieś wytłumaczenie. No i dobra, możemy pokryć się błotem, żeby trochę trudniej było nas odnaleźć i wykryć przede wszystkim. Zabezpieczyliście już cały obiekt? Prawie. Obstawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są w większości gotowe. Prawie to za mało. Macie natychmiast zabezpieczyć teren i pilnować, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Tak jest. Dowódco, jeśli można spytać, co się dzieje? Drużyna zwiadu jest już w drodze, bez odbioru. Nie powinniśmy zakładać najgorszego. Może nic im nie jest. Tylko czekałem, żeby koleś podszedł, ale trzeba się jeszcze zająć tym drugim. Nie rozumiem, jak to się mogło stać. To tam jeszcze dalej mamy, kurde, następnych. Ale okej. Tutaj było bezpiecznie. Tu jest za dużo budynków. Gówno widać. Nie wiem, czy tylko są ci dwaj, czy jeszcze ktoś oprócz tego. Na razie bym się do nich zbliżył trochę. To jebane miejsce. Nie powinniśmy kogoś tam wysłać? Rourke wyraził się jasno. Żadnej misji ratunkowej, dopóki nie dotrą tu zwiadowcy. Od ostatniego kontaktu minęła już prawie godzina. Dowódca nie porzuca swoich ludzi. Jeśli powiedział, że mamy czekać na górze, to miał dobry powód. Wiecie co? To jest moment, żeby wykorzystać sobie nowo odblokowaną zdolność. Namierzamy dwóch kolesi. Co się u diabła dzieje? A właśnie. To jest to. Super sprawa, żeby móc wyeliminować po cichu dwóch gości w jednym momencie. A w przyszłości nawet trzech będziemy w stanie. Dobra. Jeszcze tylko rozejrzymy się po tej okolicy. Żeby upewnić się, czy niczego tutaj przypadkiem nie ominiemy. Ale zwróćcie uwagę, jak teraz są projektowane poziomy w tej grze, zwłaszcza w takich momentach, kiedy mierzymy się z przeciwnikami. Jest naprawdę mnóstwo miejsc, gdzie możemy się ukryć. Dodatkowo jeszcze ta możliwość pokrycia ciała Lary błotem, aby bardziej się zakamuflować. Ewidentnie tutaj twórcy właśnie idą w kierunku skradania.
i jednocześnie pozwalają nam poprowadzić dane starcia, konfrontacje z przeciwnikami w taki sposób, żeby nie zużywać tutaj dziesiątek czy setek nabojów. Dobra, teren został zabezpieczony. Teraz musimy tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Wygląda to dosyć standardowo. Jeśli coś poszło nie tak, nie możemy wykluczać żadnej ewentualności. Świątynię też mamy obstawione. Nie wiem, stary. Nadal mam wrażenie, że przeszliśmy od stanu podwyższonej gotowości w jednym miejscu do wojny po całości. Od czasu tej burzy na wszystko reagujemy nerwowo. Jezu, jak mało brakowało. Ściana się zawaliła, zeszli za głęboko. Utratę łączności można wyjaśnić na wiele sposobów. Tylko ci dwaj zostali? Chyba tak. Chyba zaczyna mi odbijać. Dobra, to tym razem wytworzymy sobie koktajl Mołotowa dla odmiany. I spróbujemy ich tak załatwić. Mam nadzieję, że się uda. Jasna cholera. No i się udało. Johna, Rourke jest tutaj, w Peru. Nakazał trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem naftowym. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli i wracam. Rourke był tutaj w Cozumel, kiedy Dominguez zabierał sztylet. Musieli znaleźć następny etap drogi do ukrytego miasta. Ale patrzcie, ile tutaj tych rzeczy trójca tutaj już zdążyła nas wozić. Naprawdę się dobrze tutaj osiedlili. Jest ich tutaj mnóstwo, a Lara jest samiutka i jakoś musi im stawić wszystkim czoła. Jeszcze ich przechytrzyć, wyprzedzić i w razie potrzeby pokonać. A taka potrzeba jest jednak dość często, jakby nie patrzeć. Dobra, czy to będzie wszystko? Wydaje się, że tak. A więc musimy ruszać tędy, co? Znowu czekan się przyda. Nie. Zbadaj szyb naftowy. Dobra. Złapmy się. No i jak zwykle linka się przyda, żeby sobie tutaj zjechać. Wow! Tyle krwi. Źle to wygląda. Krwawa łaźnia. Co tu się wydarzyło? Ropne. Jeszcze więcej ciał przed nami. Dobra. Rozejrzyjmy się najpierw. Inspekcja świątyni. Do wiadomości doktora Domingesa. Znaleziono możliwy punkt wejścia do świątyni obok Kugłakiaku. Sprzęt wykopaliskowy w drodze. Cały czas tutaj informowali Domingueza oczywiście o postępach. Nie ma się co dziwić. Tutaj mapka chyba. Zdecydowanie tak. No i pojawił się nowy dokument. Możemy chyba ruszać już dalej. Niczego więcej tutaj nie widać. Patrzcie, kolejne ciało. Nie chcemy podzielić ich losu, to pewne. Powiem wam, że po ostatnim motywie w tamtym grobowcu, kiedy tak mnie coś przestraszyło, to teraz też się obawiam, że i znowu na coś podobnego się natkniemy prędzej czy później. Czasem aż wolę naprawdę zamilknąć w oczekiwaniu ewentualnie na jakiegoś straszaka. Od śmierci do życia odnowił do pełni świątynia ta strzeże srebrnej skrzyni. Okej. Wow. Przebity na wylot. A to co? Johna, udało mi się wejść do świątyni. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. A proszę, czyli jednak Johna też tam coś znalazł. Myślałem, że
Jak powiedział, że będzie też tam szukał, to wątpiłem, że coś znajdzie, a tu jednak okazuje się, że było warto go tam pozostawić. Muszę dopasować te symbole. Te liczby na kolumnach wyglądają jak pierwsza połowa dat. Iszczel po lewej, Czakczel po prawej. Dobra, ale jak to ustawić? Oto jest pytanie. Czy mamy tutaj jakąkolwiek podpowiedź? Tam są niby jakieś symbole, ale to nic mi nie mówi. Dobra, spróbujmy zakręcić, zobaczymy co się stanie. Okej. Czy to nie jest pułapka przypadkiem? Ja nie chcę tutaj wylądować. Ale dobra, tak miało być. Tutaj są za to te symbole. Nic też z tym nie mogę w tym momencie zrobić, ale może to jest właśnie jakaś wskazówka. Bo to się pokrywa z tymi symbolami tutaj. Czekajcie, a czy mogę też takie coś zrobić z prawej strony? Oto jest pytanie. Zdecydowanie tak. Jeśli też to mogę otworzyć, a tak też jest, to zobaczmy. Tutaj to wygląda trochę inaczej. Kurde, ale uwielbiam takie klimaty. Czy to w Tomb Raiderach, czy w serii Uncharted. Tylko spokojnie. Jezu, mówiłem, żeby kurde uważać. Ej, ale patrzcie, tego tutaj wcześniej nie było. Coś się zmieniło. Czyli rozumiem, że muszę po prostu powtórzyć to, jakie symbole są też tam. Ale ciekawostką jest to, że po obu stronach mamy trochę inne symbole. Chociaż nie, one się raczej pokrywają, tylko że na przykład tu jest więcej po lewej stronie. No dobra, spróbuję to odtworzyć. Zobaczymy, czy to ma jakiś sens. Okej. Niby się nic nie zadziało. A, bo patrzcie. Ja tutaj mam rzeczywiście te dwa górne symbole, ale po tej stronie, z prawej strony, brakuje trzeciego. Za to tutaj, z prawej strony, mamy trzeci symbol i są to trzy kropeczki. No ale co? I tak się nic nie dzieje w tym momencie. To już się wysunęło. Muszę dopasować te symbole. A Boże, kurde, to ja nie zauważyłem, że tutaj się pojawiło przejście. Okej. Kolejne drzwi. To musi być nieco bardziej skomplikowane. W sensie, że... Cholera, powinnam to przewidzieć. Wow, 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 wow. Bożeż w mordę. Całe szczęście, że Lara zaczęła sama uciekać. Bo inaczej mogłoby to rzeczywiście się zawalić i... bym zginął na miejscu. I patrzcie, teraz też tutaj się... Dobra, czyli to jest dalszy ciąg tej zagadki. Okej, nie możemy tak sobie od razu tego pootwierać. Czyli tutaj też spróbuję dopasować to dalej. No, myślę, że jest to całkiem oczywiste. Znowu ten sam symbol. Teraz tutaj. Aha, tylko że patrzcie, po tej stronie teraz brakuje symbolu z prawej. Ale za to jest tutaj i mamy kreseczkę. Więc teraz sobie właśnie ją ustawimy. Widziałem ją po drugiej stronie, proszę bardzo.
Co ciekawe, nie ma żadnego sygnału dźwiękowego, że to jest dobra kolejność, dobry układ. No ale z tego co widać, no to się zgadza. Też tam się nie pozmieniało, prawda? Nadal jest tak samo jak było. Więc rozumiem, że teraz możemy to spokojnie otworzyć. I nam się podłoga nie zawali. Co tam, Johna? Jakieś postępy? Mam tu niekompletną datę i wyobrażenie Chakchel. Ja mam u siebie dwie daty. I Ischel. Wydaje mi się, że datę po lewej już gdzieś widziałam. To zdjęcie z Cozumel. Może to jakaś poszlaka. Obejrzyj artefakt. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Te liczby uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji, więc gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Ostatnia liczba na lewej kolumnie to 0. Ostatnią cyfrą na lewej kolumnie powinno być 0. No to czyli rozumiem, że 0 to jest właśnie ten symbol, który był wcześniej też. No bo rzeczywiście, tutaj po lewej stronie nie widać teraz kolejnego symbolu. Całe szczęście, że było to zdjęcie. Dobra, Johna. Jaka jest ostatnia cyfra dla Chakchel? Dwie kropki nad poziomą kreską. To chyba 7. Dzięki. Okej. Okay. Dwie kropki nad poziomą kreską. Tutaj mamy 4 i są 2. To powinno chyba już teraz zadziałać, prawda? To wygląda. Chociaż mam pewną taką niepewność, no ale... W razie czego musimy szybko uciekać. Nie no, jak najbardziej jest przejście... O to chodzi. ...odblokowane. Co to jest? Johna? Cześć, Laro. Tu Abby. O, cześć, Abby. Znalazłam malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Na tej drodze widać jakiegoś pająka i orła, który leci w kierunku świątyni. Dobra, większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Ta, rzeźba kota, wielkie zęby. No proszę, wrócił. Lara, nic ci nie jest? Tak, wracam tam. Dobrze. Myślę, że to ci się spodoba. Kurde, ale jeszcze się zaktualizowała jakaś fotografia. Teraz nie wiem, czy to odnajdę, szczerze mówiąc. Droga do ukrytego miasta, było tak to nazwane. Muszę to sprawdzić. Mamy to rzeczywiście, w dziale Droga Gwiazd. To ścieżka do ukrytego miasta. Zdaje się opisywać szereg prób. Wejście do paszczy jaguara. Pająk i ptak wznoszący się do świątyni prowadzącej do węża o srebrnym oku. I swoją drogą, czy ja wcześniej już sprawdzałem to zdjęcie? Ten sztylet jest kluczem Chakchel. W jego pobliżu był napis Klucz do serca Ischel otwiera wrota oczyszczenia. No bo oczywiście pamiętamy ten sztylet bardzo dobrze z początku gry, ale chyba zdjęcia nie sprawdzałem, no bo te pierwsze już jak najbardziej. Więc nie będziemy ich znowu analizować. Okej, sporo tutaj jeszcze rzeczy jest. Na początek płaskorzeźba. Już prawie odblokowałem kolejny punkt zdolności. A tymczasem... Bóg samobójców. Samobójstwo nie było wśród Majów zabronione. Uważano je nawet za honorowy sposób rezygnacji z życia. W związku z tym, popełniając samobójstwo, można było pominąć krainę zmarłych i przejść od razu do raju. Inne szlachetne rodzaje śmierci obejmowały złożonych w ofierze, poległych w bitwie lub zmarłych w czasie porodu, a także tych, którzy zmarli podczas gry w piłkę. Samobójcy w podróży do raju towarzyszyła ta bogini, Ishtab, zwana też Tą z Liną. Była boginią samobójców, szczególnie wisielców. Przedstawiano ją jako rozkładające się zwłoki wiszące na stryczku. Kurde, szlachetne rodzaje śmierci. To brzmi co najmniej dziwnie. Tutaj dokument. Mamy punkt zdolności. Balam to majańska nazwa jaguara.
Majowie wielbili jaguary za ich majestatyczne piękno i niebezpieczną grację. W wioskach stały cztery akantuny, bożki umieszczane w każdym rogu wioski. W nocy do wioski przychodziło pięć balamów, duchów jaguarów, strażników. Jeden balam stawał w każdym rogu obok akantuna, a piąty, najmniejszy balam, koordynował ich ochronę przeciwko demonom i złym duchom. No i swoją drogą to, co mówiła Abby, że jest ten jakiś posąg, to mnie też ciekawi. W sumie nie zwracałem wcześniej uwagi. Średnio zaawansowany monolit mam, już rozumiem, że mogę to odczytać. Opisuje coś, co jest blisko. Dwaj strażnicy mają kły, dwaj strażnicy mają stopy. Jeden strażnik ma jedno i drugie, by lepiej mnie chronić. I to rzeczywiście blisko, bo musi być w tym pomieszczeniu w takim razie, patrzcie. A to przypadkiem nie chodzi o te posągi. Dwaj strażnicy mają kły, dwaj strażnicy mają stopy. Jeden strażnik ma jedno i drugie, by lepiej mnie chronić. Patrzcie. Mamy rzeczywiście... No to ten by był. Ma jedno i drugie, prawda? A, bo tu jest wejście. I oczywiście. Mam cię. No dobra, to było też łatwe, bo od razu w tym samym pomieszczeniu mieliśmy rozwiązanie. Gorzej jak czasem jest coś gdzieś daleko. A tutaj da się wejść za to? Da się. Tylko, że niczego tu nie ma. Jest strasznie ciemno. Ledwo co widać. Tutaj za to już nie mogę przejść. No dobra. Wygląda na to, że to było wszystko w tym miejscu. A zatem wychodzimy, co? I patrzcie, chyba dostanę kolejną umiejętność. No bo mamy znowu ten charakterystyczny ołtarz. Interesujące. Czyli tym razem będzie to zdolność odblokowana w ramach wątku fabularnego. Też takie są przecież na drzewku umiejętności. Zobaczymy, co to będzie w tym przypadku. Orli szpon. Kiedy siedzisz na gałęzi, użyj strzały z liną, by zabić i powiesić wroga. O kurde. To będzie ciekawe. Chyba było już coś takiego też w Rise of the Tomb Raider, chociaż nie jestem pewien. Na pewno pamiętam, że w Assassin's Creed mieliśmy też takie zabójstwa. Bodajże się to zaczęło od trzeciej części asasyna. A tymczasem mamy kolejny dokument. Narodziny węża. Ten szkic przedstawia świątynię wyrastającą w środku miasta. Kiedy przymrużę oczy, wygląda trochę jak wąż. Czy to wszystko? O kurde. Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Jasny gwint. I to więcej jest tych ciał wiszących. Ja stąd wychodzę. Okej, skaczemy. Wydostań się z zalanych ruin. Piranie! Pod wodą czai się wiele niebezpieczeństw, takich jak piranie czy mureny. Można się przed nimi ukryć w trawie morskiej. Jasny gwint. No to jest już ewidentnie takie malutkie nawiązanie do trzeciego Tomb Raidera. Kurde, jak ja pamiętam, jak się właśnie w trzecim Tomb Raiderze wchodziło do takich podwodnych pomieszczeń i trzeba było uważać na piranie, które z miejsca praktycznie zabijały Larę. To mi się podoba. Niby takie malutkie nawiązanie, ale jednak coś fajnego dla, myślę, każdego fana serii, prawda? Ojejku, sporo tutaj rzeczy jest do zebrania. Poczekajcie, jeszcze zaczerpnę trochę powietrza. Możecie dać znać zresztą, kto z was grał w Tomb Raidera 3 i pamięta piranie z tamtej części. Też to nie było tak, że one zabijały z miejsca, ale bardzo dużo pochłaniały punktów życia, że tak powiem. Tam oczywiście zdrowie Lary opisywał pasek życia, więc można było na bieżąco patrzeć,
jak bardzo jesteśmy bliscy zgonu. Kurde, nie zdążę chyba dalej, czekajcie. Więc tak, tutaj muszę trzymać się z daleka od tych piranii zdecydowanie, więc kiedy będę pływał, no to też w miarę często muszę odpalać instynkt przetrwania, żeby też widzieć, co się dzieje dookoła. Patrzcie, tam też jest kurde przejście. No, bo zaraz kurczę mi zabraknie powietrza. Ale dobra, na szczęście tu jest okej. I tędy odblokujemy chyba. Okej, wszystko jasne. Czyli mamy taki mały skrócik. A teraz szybko, szybko, szybko. Ewidentnie też widać, że w tej części jest więcej takich podwodnych etapów. Co zresztą też można po części przynajmniej jako takie małe nawiązanko odnotować, no bo później też w tych najstarszych Tomb Raiderach coraz częściej spotykaliśmy właśnie takie podwodne etapy. Pamiętam, że jeszcze jako na przykład nastolatek, kiedy grałem, to nie przepadałem za takimi poziomami, pewnie ze względu na to, że no, trzeba było nieraz się uczyć praktycznie na pamięć, którędy przepłynąć w tych różnych podwodnych korytarzach. Ale też dawało to taką, wiecie, niesamowitą satysfakcję, kiedy się takie poziomy przechodziło. No i spory dreszczyk emocji. Dobra, czyli tam muszę się trzymać z daleka, bo są te piranie, a tutaj też. Dobra, dobra, dobra. Tam, gdzie mogę się troszkę zatrzymać i zaczerpnąć powietrza, to trzeba korzystać. Jeszcze tutaj widziałem, że było coś do zabrania. Patrzcie, tam się też to świeci dodatkowo. Tylko pozwolę sobie jednak na razie tutaj. Dobra, tam musimy iść, więc na razie na przekór ruszamy tędy. Swoją drogą jeszcze na początku było tam jakieś przejście w lewo. Też będę musiał obadać, tylko najpierw szukałem po prostu szybko jakiegoś miejsca, gdzie mogę trochę powietrza zaczerpnąć. A tutaj chyba trochę jadeitu do zabrania. Dobra, to jest jeszcze cenniejsze niż złoto. Bańka powietrza. Lecimy dalej. Kurde, łatwo się tu można pogubić, co? Kolejna roślina. Ale przede wszystkim szukam, wiadomo, jakichś ciekawszych rzeczy. Przede wszystkim tych skrytek survivalowych. Dobra, 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 chowaj się. I lecimy, lecimy. Żeby mnie te piranie nie złapały. I teraz tam będziemy płynąć. Dobra, ruszaj Laro jak najszybciej, tylko uwaga. No, mało brakowało. Ejaj, a tam też coś jest jeszcze. Dobra, to szybko. Spróbujmy to zabrać. I jazda na dół. Kurde, bo nie zdążę. Pytanie, gdzie ja tutaj będę mógł teraz dostać się do jakiejś bańki powietrza. O mój Boże, bo nie starczy mi rzeczywiście powietrza tutaj i tyle z tego będzie. Tam jest, dobra. Na razie nie płynę tutaj niżej, tylko szybko, szybko! Dosłownie w ostatniej chwili, jasny gwint, aż mi się przypominają właśnie te stare Tomb Raidery. Jak się wchodziło do zupełnie nieznanych jakichś lokacji, trzeba było wytrzymać tutaj pod wodą. Dobra, 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 bo nie tracić za dużo czasu. Mogę tego pożałować. Tutaj jeszcze. Jeszcze więcej jadeitu najwyraźniej. Zabieramy i szybko wracamy. Okej. Płyniemy, płyniemy, szybko. Też, kurde, nie ma co za bardzo ryzykować, bo to się może fatalnie skończyć.
Jeszcze ostatni raz się tylko upewnię, bo tutaj tak dokładnie nie patrzyłem. No wiadomo, jak się może też coś ładnie schować, no ale nie. Tutaj akurat niczego nie ma. Więc teraz możemy płynąć dalej. W ogóle jak to wygląda na mapie, kurczę? Bym chciał wiedzieć. O, akurat będzie wyjście. Tutaj oczywiście też będziemy musieli prędzej czy później wrócić po tę skrzynię, tylko że na razie nie mam jeszcze wytrycha, niestety. Ale co zrobić? Okej, tu już będzie to wyjście na powierzchnię rzeczywiście, tak jak widać na mapie. Jest tutaj coś jeszcze, czy nie? Chyba nie. Jazda, 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 jazda. Dobra. Mamy zatem wracać do osady, więc zajmiemy się tym w następnym odcinku. Tutaj tylko jeszcze w tym miejscu bym się na chwileczkę rozejrzał. No ale nie, niczego chyba nie pozostawiłem, prawda? 250 punktów doświadczenia, bardzo fajnie. I mamy jeszcze jedną roślinkę. No, można powiedzieć w końcu, bo kurczę, było naprawdę niebezpiecznie tutaj pod wodą, ale teraz możemy trochę zaczerpnąć powietrza i będziemy rzeczywiście wracać do Kubłakjaku w następnym materiale. Tutaj kawałek drogi przed nami, więc wygląda na to, że uda się nam zdobyć te dokumenty, które tutaj są widoczne na mapie. Oczekujcie zatem na kolejny odcinek, zostawiajcie kciuki w górę, jeśli ten materiał wam się podobał. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!